Już po raz 10 w ubiegłą sobotę 21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Huczne obchody tego niezwykle wyjątkowego dnia, jak się okazuje, nie są kwestią przypadku. W ubiegłym roku większość organizacji działających na rzecz osób z zespołem Downa postanowiło połączyć się w Ogólnopolską Federację. W zeszłym roku, w grudniu, byliśmy inicjatorami takiej grupy założycielskiej, nieformalnej, wszystkich stowarzyszeń z Polski. I postanowiliśmy wspólnie obchodzić ten dzień bardzo głośno, bardzo wyraźnie i z jednakowymi akcentami. Koalicja 21, bo tak właśnie nazywa się nieformalne jeszcze stowarzyszenie, ma jednym głosem mówić o problemach osób, których dotknęła choroba zespołu Downa. A zwracamy uwagę na to, że często osoby z zespołem Downa albo staramy się pominąć wzrokiem, albo udajemy, że ich nie widzimy. Chcemy zwrócić na nich uwagę, chcemy sprawić, żeby ludzie na nich popatrzyli, zaakceptowali, przyjęli. W naszym mieście Towarzystwo Przyjaciół Downa działa już od kilku dobrych lat. W większości tworzą je osoby, które poza działalnością w stowarzyszeniu są również aktywne zawodowo. To jednak nie przeszkadza w skutecznym propagowaniu słusznych idei w stale wspominanym tego dnia problemie. Chcemy robić więcej i na pewno się do tego przymierzamy w dalszych planach. I staramy się rozwinąć, żeby jak największą grupę jednak osób z zespołem Downa otoczyć swoją opieką i wsparciem. Jednym z akcentów grudziąckich obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa był przemarsz ulicami miasta, którego metą była grudziącka marina. W jednej z mieszczących się na niej sal konferencyjnych młodzi wychowankowie Grudziąckiego Towarzystwa Przyjaciół Downa prezentowali swoje pasje i talenty, rozwijane podczas zajęć prowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowanych terapeutów. Jest to praca troszeczkę inna, ponieważ proces przyjmowania wiadomości jest na pewno dłuższy i proces wyuczania umiejętności jest też dłuższy, znacznie dłuższy niż u dzieci bez zespołu Downa, u dzieci w normie intelektualnej. Są bardzo spontaniczne te dzieci, także trzeba z nimi tak spokojnie pracować, obserwować je, co lubią i dostosować się do nich generalnie. A tak to bardzo w sumie przyjemne zajęcia, bo te dzieci są naprawdę wdzięczne, takie pogodne i wesołe. Zajęcia prowadzone są zazwyczaj w trybie indywidualnym. Taka praca, która pewne umiejętności, nabywanie tych umiejętności ułatwia, to jest praca tylko terapeuty i dziecka. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że te umiejętności zostaną osiągnięte i nabyte. Poza zajęciami ze sfery intelektualnej i manualnej prowadzone są także te, które dotyczą koordynacji ruchowej. Na przykład treningi z dyscypliny sportowej, która wywodzi się aż z Japonii, czyli judo. Tu chodzi generalnie o to, żeby dzieci miały ruch jakiś taki wszechstronny. Nie chodzi tam o takie typowe judo w takim prawdziwym wykonaniu, po prostu żeby dzieci miały ruch, jakiś, no, spędziły jakiś przyjemny czas w tych zajęciach. Wszystkich terapeutów i członków stowarzyszenia, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, łączy jedno – ogromna satysfakcja. To w sumie cieszy, jak tak z czasem patrzy się, jak przychodziły te dzieci z początku, tak jak u dzieci zdrowych, jeżeli przychodzą na trening i widzi człowiek, jak one się, co potrafiły na początku, a po jakimś czasie tutaj także widać ten efekt, no widać, że pracują i że to im przynosi jakby radość z tego. Światowy Dzień Zespołu Downa ustanowiony został w 2005 roku i obchodzony jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data 21 marca nie jest w tej sytuacji przypadkowa. Patronuje ona rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych. Data wiąże się również z istotą zaburzenia, trisomią 21 chromosomu.